W 28. kolejce spotkań Polskiej Ligi Koszykówki AZS Koszalin Stroje Białe mierzył się z Siarką Tarnobrzeg. Zdecydowanym faworytem konfrontacji był zespół koszaliński i to od początku potwierdzał. Pierwsze punkty dla akademików Curtis Milicz. Efektownie Igor Wadowski, AZS prowadzi 4-1. Rywale starali się odpowiedzieć, trafia Wojdyła. Chwilę później efektownie Kenny Manigold. W efekcie AZS prowadzi 10-5. W pierwszej kwarcie rosła przewaga akademików. Po efektownej akcji Kennego Manigolta AZS prowadzi 22-11. W końcówce punkty z obu stron. Najpierw Jakub Zalewski. Wynik pierwszej kwarty ustala Grzeliński i ostatecznie po tej odsłonie AZS prowadzi 28-13. Drugą odsłonę rozpoczynamy od serii punktowej AZS-u. Zaczyna Daniel Wal. I kończy Daniel Wal. W tym momencie akademicy prowadzili aż 39-13. Kolejna skuteczna akcja akademików. Marcin Nowakowski z dystansu. AZS prowadzi 53-15. Z dystansu trafia Wojdyła, zmniejszając nieco stratę. Poprawia Nowakowski i różnica wynosi aż 38 punktów. Wynik drugiej kwarty ustala Jakubczyk. W tym momencie AZS prowadził 58-24. Rozpoczynamy trzecią kwartę. Kenny Manigold z dystansu. Efektownie ponownie Manigold. 63-28 dla akademików. Nadal trwał napór AZS-u. Ponownie Kenny Manigold. W odpowiedzi Alex Welsh. Wynik trzeciej kwarty ustala Małecki. Po trzech odsłonach zespół koszański prowadzi różnicą 40 punktów. Zaczynam ostatnią kwartę od celnego rzutu z dystansu Curtisa Milicza. Skutecznie za trzy Jakub Zalewski. Próbuje nieco zmniejszyć dystans Pandura. Trafia Artur Pabianek, w efekcie AZS prowadzi 95-42. Skuteczna akcja Daniela Wala. Jeszcze Kenny Manigold. Wynik spotkania ustala rzutem z dystansu Wojdyła. Ostatecznie AZS pokonuje Siarkę Tarnobrzeg 105-54.